Jednym z głównych powodów odrzucenia Boga przez człowieka jest zafałszowany obraz Pana Boga. Jednym z głównych powodów ateizmu jest fałszywy obraz Boga. To, co jest fałszywe, człowiek odrzuca. Skąd się wziął ten fałszywy obraz Boga w świadomości człowieka? Otóż czytamy w Piśmie Świętym, już w Księdze Rodzaju, takie słowa na temat właśnie ogrodu Eden. A przy tym Pan Bóg dał człowiekowi taki rozkaz. Z wszelkiego drzewa tego ogrodu możesz spożywać według upodobania, ale z drzewa poznania dobra i zła nie wolno ci jeść, bo gdy z niego spożyjesz, niechybnie umrzesz. To drzewo poznania dobra i zła jest symbolem dekalogu, a więc symbolem prawdy, którą Bóg objawił człowiekowi. Bóg mówi do człowieka to, co jest dobre, a to, co jest złe. A więc ta treść Bożego prawa, jak czytamy w liście do Rzymian, jest wypisana w ich sercach, gdy jednocześnie ich sumienie staje jako świadek, a mianowicie ich myśli na przemian ich oskarżające lub uniewinniające. Moi drodzy, i ta pierwsza próba zakwestionowania prawdy, którą Bóg objawił człowiekowi, została zasugerowana człowiekowi z zewnątrz przez ojca kłamstwa, przez szatana. Bóg mówi, że jeżeli odwrócisz się ode mnie, że jeżeli zerwiesz ten owoc, czyli będziesz mi nieposłuszny, zerwiesz relację ze mną, no wybierzesz śmierć. Konsekwencją grzechu jest śmierć. A szatan powiedział, to nieprawda, co mówi Pan Bóg. Dopiero się wtedy wam oczy otworzą i wtedy, tak jak Bóg, będziecie znali dobro i zło. To wy będziecie decydować o tym, co jest dobre, a co jest złe, nie Pan Bóg. Moi drodzy, i ta pierwsza próba zakwestionowania prawdy, którą objawił Bóg człowiekowi, została podsunięta człowiekowi z zewnątrz przez szatana, przez ojca kłamstwa. Czytamy w Ewangelii Świętego Jana, kiedy mówi kłamstwo, od siebie mówi, bo jest kłamcą i ojcem kłamstwa. Istnieje szatan. Istnieje zły duch. Święty papież Paweł VI w jednej ze swoich kateches wygłoszonych na audiencji środowej mówił tak, że zło to nie tylko brak dobra, ale to byt żywy, byt duchowy, skażony, deprawujący. To straszliwa realność, tajemnica budząca lęk. Demon jest wrogiem numer jeden, jest kusicielem w pełnym znaczeniu tego słowa. Wiemy, że ten ponury, burzycielski i niepokojący byt naprawdę istnieje. Naprawdę istnieje i działa, zastawiając na nas sofistyczne pułapki, by zniszczyć równowagę moralną człowieka. Jest on perfidnym hipnotyzerem, który dobrze wie, jak w nas wniknąć przez zmysły, wyobraźnię, pożądliwość, by spowodować różnorakie dewiacje. To jest realnie istniejący byt. Istnieje szatan, istnieją złe duchy, które kuszą do złego. Święty Jan Paweł II w katechezie mówił tak na temat istnienia szatana. Nie trzeba się lękać nazywać po imieniu pierwszego sprawcę zła, złego. Taktyka, jaką stosował i stosuje,
polega na tym, aby się nie ujawniać. Aby zło wszczepione przez niego na początku rosło z samego człowieka. Z samych ustrojów i układów, aby człowiek czuł się niejako wyzwolony od grzechu, a równocześnie, aby był nim coraz bardziej pogrążony. Zobaczcie, zakwestionowanie dekalogu przez szatana już w ogrodzie Eden do pierwszych rodziców. Co mówi zły duch? Na pewno nie umrzecie. Ale wie Bóg, że gdy spożyjecie owoc tego drzewa, otworzą się wam oczy i tak jak Bóg będziecie znali dobro i zło. Grzech da wam szczęście. Bóg jest tym, który broni wam dostępu do pełni szczęścia. A więc Bóg jest wrogiem człowieka. Słuchajcie, to jest to samo, co ideolodzy gender mówią na temat chrześcijaństwa. To jest ta sama pokusa szatańska, że moralność chrześcijańska ogranicza człowieka, krępuje człowieka, niszczy jego wolność. Moi kochani, poznać dobro i zło, to znaczy być, to posiąść wszechmoc Boga, to posiąść, stać się tak jak Bóg. Taka jest pokusa szatańska. No i niestety pierwsi ludzie, Adam i Ewa, uwierzyli szatanowi, przestali wierzyć Panu Bogu. A więc zobaczcie, kłamstwo szatana. Bóg zakazuje nam czegoś, co jest dla nas dobre. Fałszywy obraz Boga. Fałszuje to, co człowiek otrzymał, co zostało mu wszczepione w jego sumienie przez Pana Boga. Fałszuje prawo naturalne. Zobaczcie, i to cała wspólnota ludzka powiedziała Bogu nie. Adam i Ewa symbolizuje całą wspólnotę ludzką. Dlatego czytamy, że ten pierwszy grzech, grzech pierworodny, dlatego też jak przez jednego człowieka grzech wszedł na świat, a przez grzech śmierć i w ten sposób śmierć przeszła na wszystkich ludzi, ponieważ wszyscy zgrzeszyli. My rodzimy się w tej wspólnocie i dziedziczymy dziedzictwo pierwszych rodziców. Mamy zdeformowaną ludzką naturę. I potrzebna jest właśnie przemiana, integracja, leczenie, którego może dokonać tylko Jezus Chrystus. Moi kochani, grzech jest największą tragedią w życiu człowieka. Czytamy w katechizmie Kościoła katolickiego, że grzech śmiertelny, czyli odrzucenie Boga przez człowieka w różnoraki sposób, poprzez łamanie przykazań dekalogu. W świetle wiary nie ma większego zła niż grzech. I nic innego nie powoduje gorszych skutków dla samych grzeszników, dla Kościoła i dla całego świata. Czytamy w katechizmie, grzech jest nieposłuszeństwem, buntem przeciw Bogu, spowodowanym wolą stania się jak Bóg, w poznaniu i określeniu dobra i zła. Grzech jest miłością siebie posuniętą aż do pogardy Boga. Zobaczcie, co Pan Jezus powiedział Alicji Lęczewskiej na temat grzechu śmiertelnego. Zobaczcie, mówi tak, grzech śmiertelny zabija mnie w sanktuarium duszy człowieka, który zgrzeszył. Jeśli trwa w grzechu, jestem w jego duszy martwy, jego dusza jest martwa. Jest to taki stan, jaki był po mojej śmierci na krzyżu. Bo istotnie, krzyżując mnie w sobie, krzyżuje swoją duszę. Ale dokąd jest na świecie, ma możliwość zmartwychwstania duszy przez pojednanie ze mną.
w sakramencie pokuty. Gdy mnie zapragnie, wówczas zmartwychwstanę w jego duszy i ocalę go dla życia wiecznego. W innym miejscu, tak Pan Jezus mówi Alicji Lęczewskiej, odwrócenie się od Boga, zwłaszcza to definitywne, zerwanie i bunt, są samobójstwem i bogobójstwem. Jest to zabicie w sobie tego, co boskie, przez to skazanie siebie na wieczne i straszne cierpienie, tak jak wyrwanie własnego serca. Moi drodzy, i w tą rzeczywistość grzechu i śmierci, w której znalazła się ludzkość po śmierci, po odrzuceniu Boga, po zerwaniu więzów życia i miłości ze Stwórcą, w tą rzeczywistość ludzką wchodzi Bóg, stając się prawdziwym człowiekiem, stając się jednym z nas. Moi kochani, i zostawił nam Jezus Chrystus, prawdziwy człowiek, który jest Bogiem prawdziwym. Zostawił nam niesamowite świadectwo swojego człowieczeństwa, które zostało doświadczone strasznym cierpieniem i śmiercią, spowodowanym przez grzechy wszystkich ludzi. Wchodzi w ludzką rzeczywistość grzechu i śmierci po to, żeby z historii każdej ludzkiej osoby wziąć na siebie wszystkie grzechy i wszystkie cierpienia. Moi kochani, Jezus zostawił nam to świadectwo właśnie swojego cierpienia i swojej śmierci i swojego zmartwychwstania na płótnie grobowym, w którym zostało zawinięte Jego ciało po śmierci. Zobaczcie, tak było zawinięte ciało Pana Jezusa, kiedy Jezus został złożony do grobu. Takie długie płótno, długości przeszło 4 metrów, które było jeszcze owinięte takimi opaskami. A więc ciało Jezusa wyglądało tak jak kokon złożony do grobu. I na tym płótnie Jezus w momencie zmartwychwstania zostawił odbicie całej swojej postaci. Zobaczcie, tak wygląda w całości całun turyński. To jest odbicie przodu ciała, odbicie tyłu ciała. I co się okazuje, że to odbicie jest odbiciem trójwymiarowym. Jest to odbicie w negatywie fotograficznym. Odbicie tu przodu ciała, odbicie tyłu ciała, tutaj jest głowa i tu jest w najdrobniejszych szczegółach. Zobaczcie, tak wygląda przód i tył ciała. To są łaty, które zostały wszyte po pożarze w Chambéry w 1534 roku. Ten całun był złożony w taką kostkę i te rogi się nadpaliły i tutaj siostry zakonne wszyły łaty. Zobaczcie, twarz z całunu w pozytywie i negatywie. Jezus zostawił nam świadectwo swojej męki, swojej śmierci i swojego zmartwychwstania. Utrwalił to na płótnie grobowym po to, żeby do nas mówić, do jakiego stopnia nas ukochał, że On jest naprawdę z nami. Jest to niezwykłe świadectwo Jego miłości. Moi kochani i naukowcy, wielu naukowców, którzy badali całun turyński, w tej chwili już jest dziedzina nauki, nazywa się syndonologia, naukowcy różnych dziedzin wiedzy badają ten całun. Moi drodzy, i wszyscy, którzy szczerze badali, nawrócili się, stali się katolikami. I badania naukowe całunu wykazały, że znajduje się na nim wizerunek mężczyzny w wieku 30 do 35 lat, o wzroście 1,78 cm, waga 79 kg, nosił brodę, długie włosy, miał mocną, proporcjonalną budowę ciała, piękne, semickie rysy twarzy. I człowiek ten został poddany straszliwym torturom, biczowania, cierniem koronowania, ukrzyżowania,
Na całym ciele naliczono blisko 600 ran i różnych obrażeń. Całe ciało było zmaltretowane w czasie biczowania i ukrzyżowania. Fizycy amerykański Jackson i Jumper odkryli, że odbicie na Słonie jest odbiciem trójwymiarowym. Moi drodzy, naukowcy badając ten całun doszli do wniosku, że a to już jest ich, to już nie są, to są już wnioski ich osobiste, że to odbicie dokonało się w momencie zmartwychwstania Jezusa. Zobaczcie, dla nas uczonych, tak mówią naukowcy z NASA, dla nas uczonych możliwość sfałszowania odbicia na całunie byłaby większym cudem, aniżeli zmartwychwstanie Chrystusa. Oznaczałoby to bowiem, że cała nauka XX wieku nie dorównuje umysłowi fałszerza z XV wieku, co chyba jest niedorzecznością. I tego wizerunku nie jest w stanie otworzyć współczesna nauka. Odbicie nie jest dziełem człowieka. Takie są konkluzje badań naukowych. Moi kochani, na tym wizerunku została utrwalona przestrzenna informacja. Jest to efekt jakby płaskorzeźby. Takich właściwości nie posiada żadna fotografia. Tam są zakodowane informacje przestrzenne. Świadczy to o tym, że obraz na całunie nie jest dziełem człowieka. Nie jest malowidłem i nie jest fotografią. Jezus poprzez ten obraz krzyczy do nas, do współczesnej ludzkości. Jestem wśród was, zmartwychwstałem, po to, żeby być z wami, żeby was wszystkich zaprowadzić do nieba. Odbicie ma kolor żółto-przezroczysty, nie ma tam żadnych farb, barwników, przędza żółkła, silniej tylko w zewnętrznej części. To odbicie jest niezmywalne. W ogóle nie można go niczym wywabić. Obraz jest idealnie płaski i w ogóle nie uległ deformacji. Zgodnie z prawami optyki jest rzutem równoległym. W grudniu 2011 roku włoska Narodowa Agencja ENEA z Ośrodka Badań Jądrowych we Frascati pod Rzymem oświadczyła, że współczesna nauka nie jest w stanie stworzyć wizerunku, który widnieje na całunie turyńskim. Badacze stwierdzili, że obraz ten jest aheiropoietos. Oni przez kilka lat próbowali odtworzyć taki ten wizerunek. I jedynym sensownym wytłumaczeniem powstania obrazu na całunie jest błysk, potężny błysk energii, jakiegoś światła w momencie zmartwychwstania. Wtedy, kiedy ciało Jezusa przeniknęło przez całun, zostawiając na nim swój obraz, aby jednak dojść do takiego wniosku, potrzebna jest decyzja wiary. Pan Bóg nikogo nie zmusza. Daje nam znaki, które nas podprowadzają do decyzji wiary. Wolnej, nieprzymuszonej decyzji wiary. I naukowcy ci włoscy obliczyli, że tajemniczy błysk energii, który doprowadził do powstania obrazu na Słonie, musiałby mieć moc 34 tysiące miliardów watów promieniowania ultrafioletowego próżniowego. Obecnie dostępne aparaty mogą wytworzyć promieniowanie o sile kilku miliardów watów takiego promieniowania. Eksperci medycyny sądowej twierdzą, że ciało Jezusa zostało zawinięte w całun około 2,5 godziny po śmierci i pozostało w nim do 36 godzin. Te obfite wycieki krwi, tu widzimy tutaj fragment całunu, to są skrzepy krwi, prawdziwa ludzka krew grupy AB.
Ta krew te obfite wycieki krwi, która przylgnęła do ciała i wsączyła się w tkaninę, pozostały na całunie nienaruszone. Świadczy to o tym, że zwłoki nie zostały wyjęte z płótna. A więc ciało Jezusa musiało przeniknąć przez owijające je płótno i dlatego skrzepy krwi, jak i struktura lnianej tkaniny pozostały na całunie nienaruszone. I ten fakt pozostaje dla nauki wielką tajemnicą. Ten obraz na całunie jest o grubości kilku mikronów i został utrwalony na powierzchni włókien. Zobaczcie, tutaj pokażę wam jednego z naukowców, Barry Schwartz, Żyd, który był ateistą, który przez wiele lat badał całun turyński w grupie badaczy, którzy przyjechali do Turynu i tam badali. Później wyniki tych badań zostały opublikowane. Moi kochani, ten człowiek uwierzył w zmartwychwstanie Jezusa. Stał się katolikiem. I teraz jeździ po całym świecie i głosi radosną prawdę, że Jezus żyje, umarł i zmartwychwstał i jest z nami obecny. Jego babcia pochodziła z Polski, z Podkarpacia, przyjechał na Podkarpacie i tam do tej rodzinnej miejscowości swojej babci, no i tam w kościele właśnie parafialnym miał wystąpienie do parafian. Moi kochani, naukowcy zidentyfikowali dwie monety na prawym, lewym oku człowieka z całunu. Na prawym oku znajduje się odbicie monety Lepton Litus, bitej pomiędzy 29 a 32 rokiem po Chrystusie, za czasów Poncjusza Piłata. Natomiast na odbiciu lewego oka została zidentyfikowana moneta bita przez Piłata ku czci Julii, matki Tyberiusza, tylko jeden raz w 29 roku po Chrystusie. Słynny szwajcarski kryminolog Max Frey, który też się nawrócił, był ateistą i się nawrócił, odnalazł na całunie 77 rodzajów pyłków kwiatów. 3/4 z tych pyłków pochodzą z Palestyny, z czasów Chrystusa. Moi kochani, ponieważ siły zła robią wszystko, żeby zakwestionować autentyczność całunu. Jedna z takich bardzo głośnych prób zakwestionowania autentyczności całunu turyńskiego miała miejsce w 1988 roku. Mianowicie naukowcy pobrali próbki do badania wieku całunu metodą węgla C14, właśnie z tego miejsca, które tu widzicie. Ta próbka została pobrana i stwierdzili po badaniach, że całun pochodzi właśnie z lat 1260-1390. I co się okazuje? I to stwierdzili właśnie inni naukowcy, ten Raymond Rogers razem z ekipą swoich współpracowników doszedł do wniosku, bo fragment tej próbki się zachował, że została ta próbka pobrana z miejsca, gdzie było tylko 40% oryginalnej starożytnej tkaniny lnianej, a pozostałe 60% materiału stanowiły bawełniane nici ze średniowiecza. A więc została próbka pobrana z miejsca, które było naprawiane i dlatego taki błędny wynik uzyskali właśnie naukowcy. A środki masowego przekazu nieustannie powołują się na wyniki badań z tego 1988 roku jako na naukowy pewnik, co jest oczywistą manipulacją i wprowadzaniem ludzi w błąd. Siły zła robią wszystko. Były próby spalenia, zniszczenia całunu. Dlatego, że jest świadkiem niewygodnym dla szatana, dla sił zła i jego wyznawców. Święty Jan Paweł II, kiedy pojechał do Turynu, mówił takie słowa.
przed wystawionym całunem turyńskim. Przyjmując argumenty wielu uczonych, święty całun turyński jest szczególnym świadkiem Paschy, męki, śmierci i zmartwychwstania. Świadek milczący, lecz jednocześnie zaskakująco wymowny. Dla człowieka wierzącego istotne jest przede wszystkim to, że całun to zwierciadło Ewangelii. Każdy człowiek wrażliwy, kontemplując go, doznaje wewnętrznego poruszenia i wstrząsu. W obliczu takiego cierpienia człowiek wierzący musi zawołać z głębokim przekonaniem: Panie, nie mogłeś umiłować mnie bardziej, a zarazem uświadomić sobie, że przyczyną tego cierpienia jest grzech, grzech każdego człowieka. Przyczyną cierpienia Jezusa jest mój i twój grzech, grzech każdego człowieka. W cichym przesłaniu całunu człowiek słyszy echo Bożych słów i wielowiekowego doświadczenia chrześcijańskiego. I tutaj Ojciec Święty podniósł głos: uwierz w miłość Boga, największy skarb ofiarowany ludzkości, i broń się przed grzechem, największym nieszczęściem ludzkich dziejów. Na twarzy, która została odbita na całunie, na twarzy Jezusa, są obecne ślady wyrwania włosów wraz z wierzchnią warstwą skóry, ślady ran powiek, łuków brwiowych, obrzęk na prawej kości jarzmowej. Jest widoczna rana na nosie i prawym policzku uderzenia kijem. Stróżki krwi, które się wydobywają z nosa, z gnieceniem, lekkim przesunięciem czubka nosa. Jezus był cierniem koronowany. Korona cierniowa była w kształcie czepca. Czepiec, który opinał całą głowę Pana Jezusa. Tutaj jest właśnie fragment całunu z tymi ranami po cierniem koronowaniu. Żołnierze, uplutszy koronę z cierni, włożyli mu na głowę i ten rodzaj tortury wymyślono tylko dla Jezusa. W żadnym źródle historycznym nie ma wzmianki o stosowaniu tego rodzaju tortur przed ukrzyżowaniem. Jezus został poddany okrutnemu biczowaniu. Tutaj widzimy odbicie tyłu ciała, tu jest głowa, tu są plecy, tu są łydki, a tutaj jest próba odtworzenia uderzeń bicza. Na całym ciele widoczne są rany od uderzeń rzymskiego bicza. Te bicze uderzały i raniły nie tylko plecy, ale szczyty klatki piersiowej, brzuch. Tak wyglądał ten bicz. Bicz, uderzając, wyrywał cząsteczki ciała. Jezus miał ręce przywiązane do belki i był biczowany przez dwóch oprawców, jednej z lewej, drugiej z prawej strony. Piłat mówił tak: początkowo chciał tylko ubiczować Jezusa. Każe więc go wychłostać i uwolnię. To cierpi prawdziwy Bóg, który się stał prawdziwym człowiekiem. I to cierpienie spowodowane jest grzechami nas wszystkich. To my wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za to cierpienie Jezusa. Bo w Bogu nie ma czasu. W Bogu jest ciągle teraz. Ten dramat zbawienia, on ciągle trwa, dopóki istnieje ludzkość, każdy z nas. Moi kochani, święta Faustyna pisze tak w swoim dzienniczku: ujrzałam Pana Jezusa przywiązanego do słupa, z szat obnażonego, i zaraz nastąpiło biczowanie. Wtem rzekł mi Pan te słowa: cierpię jeszcze większą boleść od tej, którą widzisz. I dał mi Jezus poznać, za jakie grzechy poddał się biczowaniu. Są to grzechy nieczyste.
o jak strasznie Jezus cierpiał moralnie, kiedy się poddał biczowaniu. Grzechy nieczyste zadają straszne cierpienie Jezusowi. Żebyśmy mieli tego świadomość. Popełniając grzech, jakikolwiek grzech, zadajemy cierpienie Jezusowi. Wskazujemy Jezusa na cierpienie, na śmierć w naszym życiu. Święty Jan Paweł II mówił w jednej ze swoich katechez, że jeżeli my nie zrozumiemy objawionej prawdy o znaczeniu ludzkiej seksualności, to nie zrozumiemy, czym jest chrześcijaństwo. Bez zrozumienia objawionej prawdy o znaczeniu ludzkiej seksualności nie można zrozumieć chrześcijaństwa. Pan Bóg uczy nas, objawił nam tą prawdę, że współżycie seksualne ma być świętym znakiem sakramentu małżeństwa, dzięki któremu małżonkowie uczestniczą w życiu i miłości Boga w Trójcy Świętej Jedynego. Świętość. Człowiek jest świątynią Ducha Świętego. I tylko poprzez sakrament małżeństwa Bóg, Stwórca, uzdalnia kobietę i mężczyznę, jednoczy ich więzami, które są nierozerwalne, uzdalnia ich do takiego obdarowywania siebie tą miłością, jaką On ich kocha, rzeczywiście obecny w ich sakramencie małżeństwa. A żeby tak przeżywać, trzeba mieć czyste serce i trzeba być w jedności z Jezusem. Dlatego święte małżeństwa. Świętość to jest normalność. A więc Pan Bóg uczy nas, że współżycie seksualne jest zarezerwowane tylko dla kobiety i mężczyzny, którzy mają sakrament małżeństwa. I którzy są w stanie łaski uświęcającej. Bo jak są w stanie grzechu, oni sobie miłości wzajemnie nie przekażą, bo jej nie mają. Człowiek w stanie grzechu śmiertelnego ma śmierć w swoim, jest pod panowaniem sił zła. Jest przekazicielem właśnie zła, a nie miłości. Zobaczcie, i dlatego w Piśmie Świętym są słowa: nie łudźcie się, ani rozpustnicy, ani bałwochwalcy, ani cudzołożnicy, ani rozwięźni, ani mężczyźni współżyjący z sobą, ani złodzieje, ani chciwi, ani pijacy, ani oszczercy, ani zdziercy nie odziedziczą Królestwa Bożego, jeżeli się nie nawrócą w czasie ziemskiego życia. 39 rok, Pan Jezus objawia się Rozalii Celakównej, tuż przed wybuchem II wojny światowej. I mówi tak: popatrz, dziecko, jaką straszną, objawił się w takiej postaci właśnie po biczowaniu, zakrwawiony. I mówi tak: popatrz, dziecko, jaką straszną zniewagę i ból zadają mi grzechy nieczyste. Dalej, później, morderstwa i straszna nienawiść. Trzy rodzaje grzechów. Jeżeli Polska nie odrodzi się duchowo, nie porzuci swych grzechów, to zginie. Jedynie całkowite odrodzenie duchowe, oddanie się pod panowanie mego serca może uratować od całkowitej zagłady nie tylko Polskę, ale i inne narody. Jezus przychodzi, żeby nas uzdolnić do miłości, żeby nas uwolnić z sideł szatana, żeby nam przebaczyć wszystkie grzechy, żeby nam przywrócić czystość serca. I bierze na siebie z historii każdego z nas, każdego człowieka, wszystkie grzechy i wszystkie cierpienia. Doświadcza konsekwencji naszych grzechów. Tutaj widzimy na całunie ranę po przebiciu gwoźmi nadgarstków. Ręce przebijano do krzyża gwoźmi w nadgarstkach, a nie w dłoniach. Gwoździe wbijano więc w przestrzeń zwaną szczeliną destota,
znajdującą się pomiędzy kośćmi nadgarstka. Tutaj przebicie stóp, stopy zostały przybite jednym gwoździem do pionowego pala krzyża. Wisząc na krzyżu, Jezus, żeby nabrać powietrza, musiał się podciągać na przybitych rękach i nogach. Nabierał powietrza i opadał. I ten rytm podciągania i opadania trwał około 3 godzin, aż w końcu serce nie wytrzymało i pękło. Jezus umarł na zawał serca. I cierpienie Jezusa osiąga swój punkt kulminacyjny właśnie w momencie agonii na krzyżu, kiedy woła, modli się słowami psalmu 22. Boże mój, czemuś mnie opuścił? On, Bóg, w swojej ludzkiej świadomości, Syn Boga Ojca, On w swojej ludzkiej świadomości doświadcza całej prawdy grzechu, braku obecności Ojca, największe cierpienie. Takie są, to są konsekwencje grzechu wszystkich ludzi. On, można powiedzieć, dotarł wszędzie tam, gdzie dotarła niszcząca moc zła. Doświadcza prawdy o grzechu. Jaka jest prawda o grzechu? Prawda o grzechu jest śmierć. Demaskuje kłamstwo szatana. Konsekwencją, ostateczną konsekwencją grzechu jest śmierć. Całkowicie niewinny Bóg, człowiek, który nie znał grzechu, doświadczył w czasie męki i śmierci krzyżowej, jak straszliwym cierpieniem jest grzech. Demaskuje kłamstwo szatana. Równocześnie objawia swoją nieskończoną miłość i nieskończone miłosierdzie przebaczające wszystkie grzechy. Już więcej Jezus nie mógł uczynić dla nas, co uczynił. Umarł za każdego z nas, żeby każdego z nas doprowadzić do nieba. To niedowierzanie mojej dobroci, mówi Pan Jezus, najwięcej mnie rani. Jeżeli nie przekonała was o miłości mojej, śmierć moja, to cóż was przekona? Jeżeli was nie przekonała o miłości mojej moja śmierć, to cóż was przekona? Cierpienie i śmierć Jezusa nadają sens naszemu cierpieniu i naszej śmierci. I cierpienie ma sens tylko w zjednoczeniu z Chrystusem. Z Chrystusem, który stając się prawdziwym człowiekiem, zjednoczył się z każdym z nas. Kiedy doświadczamy jakiekolwiek cierpienie, to pamiętajmy o tym, że to sam Bóg cierpi w każdym chorym i cierpiącym człowieku. W każdym z milionów istnień ludzkich żyjących w nędzy i poniżeniu. Brutalnie wyzyskiwanych, umierających z głodu, w ofiarach tortur i terroryzmu. Święty Jan Paweł II napisał, że w cierpieniu kryje się szczególna moc przybliżająca człowieka wewnętrznie do Chrystusa, jakaś szczególna łaska. Jak wybuchła wojna na Ukrainie, my z młodzieżą z Ruchu Czystych Serc byliśmy na drodze krzyżowej wokół Malty, to jest takie jezioro w centrum Poznania, i żeśmy szli, modliliśmy się, i biegł taki młody człowiek, jak usłyszał, że się modlimy, mówi: a gdzie jest Pan Bóg, jak niewinni ludzie giną na Ukrainie? I pobiegł dalej. Pan Bóg jest właśnie w tych cierpiących, niewinnie cierpiących. Pan Bóg również cierpi w tych oprawcach. On cierpi w nich, bo to też są Boże dzieci, które go zabijają w swoim sercu.
Cierpienie Jezusa trwa, bo to jest to cierpienie w członkach Jego mistycznego ciała.